Siemać na was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy nową aktualizację, gdzie została dodana nowa postać, oczywiście stół. Wybieramy sobie go i w tym odcinku go wymaksuję i myślę, że możemy sobie zagrać, o ile będzie to możliwe, bo po prostu są straszne problemy, jeżeli chodzi właśnie o Brawl Stars przez tą nową postać, przez tą aktualizację są straszne problemy, więc w tym odcinku sobie wymaksuję tą postać i jeżeli się uda, no to po prostu zagramy, a jeżeli nie, no to trudno. Jeszcze w ogóle zobaczmy sobie, jak to tu wygląda, gdzie tu, a tu jest właśnie ta Liga Mocy, będzie dostępna za 21 godzin i 15 minut, okej. Dobra, czyli w sumie jutro, ale teraz na razie się skupmy właśnie na tej nowej postaci, na maksowaniu jej. Możecie zostawić łapę w górę, jeżeli odcinek wam się spodoba, zasubskrybujcie kanał i możecie napisać, czy wy macie stół i na którym level udało wam się ulepszyć, czy go wymaksowaliście, czy może jednak wam się niestety nie udało. Ja już właśnie bez przedłużania będę przechodził do maksowania tej postaci, na samym początku oczywiście tymi punktami, tutaj w tym Brawl Passie nic nie ma, więc lecimy oczywiście z tego, byleby tu nie przegapić żadnych punktów. Ciekawe, czy w ogóle uda mi się wymaksować tymi punktami. Okej, wiecie co? Może inaczej. Na początku pójdę na sam koniec i tutaj odbiorę sobie te dwa razy po 500, żeby później zbędnie właśnie nie tracić. Okej, trochę, no jak widzicie, laguje tutaj, ale nie jest źle. Ważne, że się udało tutaj wejść chociaż na grę. Dobra, kolejne 100 punktów. Już mamy 1150. Kolejne 200. Oj, tutaj do bóla bym dał, chociaż i tak nie mogę, więc w sumie nieważne. Okej, i kolejne 100, no tutaj już nie potrzebuję aż 100, tylko 60, no i golda dostałem, więc mamy tak naprawdę już 100 na 9 levelu. Ulepszamy sobie oczywiście tą nową postać, 6 level, 7 już tutaj odblokuje gadżet, dokładnie. Będzie też oczywiście polowanie na gadżet i na star power, więc oczywiście otworzę sobie jakieś tam skrzynki i kolejny gold leci, 9 moc. Na nowej postaci już jest, więc teraz lecimy sobie ze skrzynkami. Myślę, że polecimy z tego Brawl Passa, z Big Boxami, zobaczymy w ogóle, czy tu coś się trafi. No trochę tutaj grę laguje jednak, ale to wiadomo, dużo osób chce wejść, chce sobie pograć nową postacią, więc raczej zrozumiałe. Okej, otwieramy, no na razie nic, mam nadzieję, że trochę tych skrzynek mi tutaj zostanie, chociaż no zobaczymy. Okej, mamy coś, mamy gadżet, dobra, jest gadżet do 100, dobra. Lecimy sobie teraz po star power, okej, tutaj niestety nic, no lecimy, lecimy dalej. Jeszcze 52 skrzynki, więc na spokojnie, mam nadzieję, że tutaj będzie gdzieś ten star power. On na pewno jest dostępny, jest możliwość wydropienia go, więc tutaj raczej na spokojnie. Okej, 47 skrzynek, tutaj niestety nic, no też dobrze, bo trochę golda mi tutaj wpadnie. No golda wywaliłem też na ulepszenie tej postaci, ale tutaj jak widzicie się zwraca w sumie. Mógłbym też poczekać tak naprawdę na star power i na, w sumie gadżet już mam, więc na star power jak będzie w sklepie za 2000, ale myślę, że na odcinku będzie właśnie lepiej sobie tutaj wymaksować od razu tą postać. Mam nadzieję tylko, że mi skrzynek wystarczy, bo jak na razie tutaj coś ten star power nie chce wylecieć. A już tych skrzynek trochę otworzyłem. Okej, jeszcze no ponad 30 skrzynek mam. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj siedzi ten star power, okej, 30 skrzynek, okej, teraz jakiś lag tutaj wleciał, dobra, jest. Dalej lecimy, no niestety jak widzicie star powera nadal nie ma, jest tylko gadżet, okej, bonus, już myślałem, że tutaj nie będzie star power, a to tylko token doubler, więc lecimy, 25 skrzynek, no tutaj trochę skrzynek stracę, na pewno, trochę tutaj stracę na wydropienie tego star powera, a i znowu bonus, już myślałem, że tutaj będzie znowu star power, ale tym razem token doubler, który też się przyda, bo właśnie mi nabije, powiedzmy, więcej tych skrzynek do następnego Brawl Passa. No niestety, jeszcze 15 skrzynek i jest, dobra, jest tutaj star power. W końcu już się bałem, że mi tutaj nie wystarczy tych skrzynek z tego Brawl Passa oczywiście, bo tutaj jeszcze mam z Trophy Road, z tego sezonu, który aktualnie trwa. Więc mamy wymaksowaną nową postać, już jest odebrany. Aktualności, jakieś tutaj e-sporty, nieważne. Więc myślę, że możemy sobie spróbować teraz zagrać, myślę, że tego questa zrobić, wygrać 3 gry na duo. Zobaczymy, czy w ogóle będę w stanie zagrać to duo. Jeżeli nie, no to spróbujemy jakiś inny tryb czy coś. Właśnie, no bo są problemy właśnie, że nie można zagrać gierki, ale jak widzicie, tutaj mi załadowało, więc jest dobrze. Zerowe puchary, więc mam nadzieję, że pójdzie szybko ten questik, no tutaj na pewno będzie zdecydowana przewaga właśnie stu. Weźmiemy sobie gadżet, będziemy szybciej tutaj jeździć czy biegać, on chyba raczej tutaj jeździ. Oj, tu chciał wariat zdaszować, oj, podpalił mnie. Ja tutaj mam maksowaną tą postać, więc też mam, oj, tutaj lepiej, ale udało się, jeden za jeden tutaj zepsułem, bo
Niepotrzebnie w ogóle szedłem tak za nim, myślałem, że nie uda mu się mnie pokonać, niestety mnie pokonał i chyba tutaj pierwsza gra tak średnio. A respie się, trzy teamy jeszcze zostały, no tutaj, aj nie ult, czekajcie, może ja bym jakoś tutaj ten gadżet wykorzystał, bo ten gadżet jest naprawdę fajny tutaj z tym przyspieszeniem, coś takiego jak 8-bit można powiedzieć, tylko że jeszcze dla teamu. Okej, damy tutaj, dobra, zdaszujemy sobie ultem, dobra, znowu dash. No to jest fajne, że tutaj ult się ładuje jednym uderzeniem. Tak naprawdę damage też widzę, że dosyć spory. Okej, uciekniemy sobie. Kolejny ult załadowany, jak widzicie, cały czas tutaj ulta można ładować. Mamy już tak naprawdę pierwszą grę do questa zrobioną, bo tutaj drugie miejsce spokojnie wystarczy. A i tutaj ubija mnie na tej tarczy. 9 perkipsów, no oni mają 13, więc trochę przewagę jednak tutaj mają. Ale na razie są cofani, więc nie jest źle. Dobra, wylecimy sobie. W sumie bez sensu, bo oni byli tu w dwójkę, ale udało się podpalić tutaj wujek mom. Udało mu się porobić tutaj jednego. Jak widzicie, no ta walka tutaj trochę zajmuje. Czy uda się 800? Ajajaj, tutaj wujek mom nie chciał chyba ryzykować, ale udało się wygrać. Dobra, nice, tutaj wujek mom wykerował. Mamy pierwszą grę wygraną, plus 9 oczywiście. 1 na 3 gierki wygrane. Mam nadzieję, że tu wszystko będzie działało, bo się po prostu przed nagraniem nie mogłem wejść, nie mogłem tego wcześniej nagrać, bo po prostu gra mi się ścinała na 92%, no i niestety nic nie byłem w stanie zrobić. Teraz na szczęście się udało też wejść, więc po prostu jak najszybciej nagrywam ten odcinek i go oczywiście wrzucam. Lecimy na razie sobie z tym questem, jeszcze tutaj dwie gry trzeba. Oj, dobra, udało się, nice, czekajcie, ja rzucę oczywiście gadżet. Tutaj wariat tam chciał parę cubesy zabrać, na szczęście, wow, Rico! Rico, jest inna postać niż stu, nice. Okej, czekajcie, bo tu mi się teammate wyłożył. Okej, tam dostał, dobra. Czy uda się tu Luisa porobić? Dobra, jest. Okej, jeszcze dash wleciał. O, dobra, i on zginie, bo tam był ogień. Zaczekam z tej parki psami, ja tutaj też dostaję ogniem. Dobra, zbieramy tutaj. Trzy teamy jeszcze zostały, no niestety ja chyba tutaj gram sam, bo mój teammate chyba śpi. Chociaż się obudził, więc jest dobrze. Okej, tutaj mamy Rico, tak jak mówiłem, naprawdę zdziwiłem się, że Rico jest, no ale ktoś sobie Rico woli zagrać niż nową postacią, może akurat nie ma tylu pucharów czy coś, ale nieważne, ważne, żeby go tutaj porobić. Okej, nice, udało się i dwa teamy zostały, więc lecimy sobie po tych tutaj. Oni oczywiście są, okej, tam będzie jeszcze jeden chyba siedział, czy na dole, a i na dole jednak. Tutaj dobrze, ale nice, udało się, dużo parę cubesów, duży damage i łatwo go było tutaj porobić, kolejne plus 9 i jeszcze jedna gra i będzie właśnie quest zrobiony. Lecimy sobie znowu tutaj oczywiście stół, no bo jakby inaczej. Okej, tam dwa. Okej, dobra, zdaszujemy sobie. Fajny jest ten, fajna ta postać w sumie. Raczej szczerze nie mam ciśnienia na razie, żeby pushować ją na 30 rank, ale myślę, że w końcu właśnie będę chciał wbić właśnie te dwie postaci, czyli Rafsa i tą nową postać na 30 rank, bo tylko ich jeszcze nie mam. 5 teamów jeszcze zostało, byleby tu nie dostać. Okej, ucieczka. Aj, się pomyliłem z gadżetami, ale dobra. Udało się tu uciec, jeszcze porobić, ale wiecie co, nie będę tutaj raczej zbierał tych parkubsów, trzeba uciekać, bo tu 800 HP jest niebezpieczny, on ma 8 parkubsów, więc no trochę przewagę ma tutaj, 4 teamy jeszcze. Więc myślę, że tu można by było w tej runcie bardziej. Okej, oj, tutaj jeszcze jakiś camper, właśnie miałem mówić bardziej kampiąc, a tutaj jakiś camper się znalazł, no i niestety padłem. Czy tu się uda w ogóle zająć to drugie miejsce? Jeżeli nie, no to nie będę grał kolejnej gry, niestety się nie udało, ale myślę, że nie ma sensu grać tej ostatniej gry. To sobie dorobię poza odcinkiem. Też nie chcę, żeby ten odcinek był jakoś mega długi, więc myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Koniecznie mi napiszcie, czy odblokowaliście nową postać i na który level udało wam się ją ulepszyć. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się spodobał. Zasubskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Siema.